Muszę zamontować główne obejście na nowej włóczni. Królowa matka Nasadi. Błogosławiona czempionko. Itamenie, co się mówi? Serdecznie dziękuję ci, o czempionko, za uratowanie mej matki i mnie oraz za ocalenie świętego miasta przed siłami cienia. Dobrze było? Bardzo dobrze, Itamenie. I proszę bardzo. Czempionko, nauczysz mnie strzelać jak łowca maszyn? Itamenie. Więc ruszam na bardzo ważną misję, książę. Ratujesz świat? Tak, jakby. Ale kiedy wrócę, udzielę ci kilku wskazówek. Z radością. Uratowałaś nam życie, czempionko. Nie zapomnimy tego. Niechaj słońce ci świeci. Uważaj na gromoszczęki! Rzeźbiarz chciał zrobić coś większego. I to dwukrotnie. Pokrytego kosztownościami. Ale byłem pewien, że nie przypadłoby ci do gustu. Miałeś rację. Przykro mi, Awad. Dobrze cię widzieć, ale nie mogę zostać. Liczyłem, że zostaniesz na trochę dłużej. Być może w pałacu. Południk jest wciąż zagrożony, ale to coś więcej. Dlatego muszę ruszyć na zachód. Na ziemię Tenaktów. Na słońce do Tenaktów? Może Marat już ci mówił, ale po latach walk wypracowaliśmy rozejm. Może trwały pokój. Lada dzień odbędzie się ambasada. Co czyni tę ambasadę tak wyjątkową? Ponieważ będziesz na niej ty jako gość. Spotkamy się z Tenaktami tuż za samotnym światłem. Za skarb wydadzą więźnia. Warszawa. Świetnego żołnierza. Żołnierza? A nie łupieżce? Nie. Nie w tym wypadku. To mój kuzyn. Nie jest taki jak Helis. Dołączył do ekspedycji, licząc, że ukróci pewne ekscesy. Ale pojmano go podczas heroicznej obrony placówki w Cynobrzanach. Trafił do niewoli. Twój kuzyn, Faszaw, jak długo był więźniem Tenaktów? 5 lat? To plemię słynie z okrucieństwa. Jak on przetrwał? Cóż, niedługo się dowiem. Jeśli go spotkasz przede mną, powiedz, że czekam w południku. Gdzie jego miejsce? Jeśli go zobaczę, powiem. Mówiąc lata wrogości, masz na myśli krwawe łowy? A, tak, mój ulubiony temat. W innym przypadku bym nie pytała. Mój ojciec, Oseramowie, Banuki, Nora dużo wycierpieli, choć starali się bronić. Ale Tenaktowie byli inni. Zaatakowali zachodni front w samotnym świetle i nas przepędzi. Trudno było ich zachęcić do rozmów. Bardzo. Itamen jest szczęśliwy. Tylko dzięki tobie. W końcu wyciągnęłaś go ze zmierzchu. Będzie wspaniałym młodzieńcem. To dobrze, skoro ma otrzymać koronę. Czy korona nie przypada najpierw twojemu synowi? No, tak. Najpierw musiałbym się ożenić. Marat podstawia mi nobliwe kandydatki. Łapię się na tym, że szukam w nich kogoś, kim nie są. W każdym razie, nigdy nie aspirowałem do tronu i gdy Itamen dorośnie, chcę mu go przekazać. Może bez korony. Będę swobodnie podróżować. Może dołączę do twojej wycieczki? Jakby to były wycieczki.
Jak przekonałeś Tenaktów do rozmów po wojnie? Tak samo jak ciebie, oferując dary. Tenaktowie lubią błysk. Raczej metal, przyprawy i relikty zrabowane w czasie walk. Spotkaliśmy się już z nimi, a prezenty łagodzą obyczaje. Ale ta ambasada będzie najważniejsza. Pokazuje, że Tenaktowie również chcą trwałego pokoju. Na mnie już czas. Poczekaj, Aloy. Muszę cię o coś spytać. Odkąd odeszłaś, myślałem tylko o tym. To naprawdę nie jest pora. Nieprawda. Kiedy odeszłaś, nie wiem, czy znowu cię zobaczę. Nie chcę cię zatrzymywać, ani ograniczać. Ale powiedz, gdy zakończysz misję, wrócisz do Południka? Na zawsze? Żebyśmy trochę spędzili czas i poznali się może trochę lepiej. Mam nadzieję znów zobaczyć Południk, Awad. I ciebie. Ale ta misja to moje życie. Tylko o tym myślę. Dlatego muszę się skupić. Co stanie się potem? Nie umiem sobie tego wyobrazić. Nie wiem, co mogłabym zrobić. Cóż, jeśli trafiłabyś do Południka, wiedz, że zawsze będziesz tu przez nas mile widziana. Zajmij się misją. Oby ci się udało. Będę na ciebie czekać. Fragment uśmiercacza, którego zniszczyłam. Ta maszyna była ostatnią linią obrony Hadesa. Wciągnęło tu kulę i niemal mnie zabiło. Teraz to tylko kupa złomu. Jest. Warsztat. Dobrze. Główne obejście zainstalowane. Jest też coś nowego. Coś do gromadzenia i uwalniania energii. Rezonator. Utit. Vanasha. Dzięki, że tu jesteście. No jasne. Chociaż i tak zostawiłaś nas po bitwie bez słowa. Vanasho, dość. Jest z nami, prawda? Oj, na chwilę. Ale znam już ten wyraz twarzy. Ona ma sprawy do załatwienia. I to nie w Południku. Wiecie, nie zniknęłam dla jakiegoś głupiego kaprysu. Musiałam... Mała łowczyni, proszę. Nie musisz się przed nami tłumaczyć. Uratowałaś nas. Jeśli musisz iść, idź. Z błogosławieństwem. Zawsze. Wygląda na to, że nieźle sobie radzicie. Pan Złote Gacie został u Króla Słońca starszym doradcą wojskowym. Co znaczy, że ludzie muszą słuchać, co mówi. Słońce świeć nad ich duszami. Przynajmniej od czasu do czasu powiem coś przydatnego. Słucham? Usnęłam, jak zacząłeś gadać. A co z tobą, Vanasho? Głównie opiekuję się Nasadi i Itamenem. Trochę ochraniania, a trochę... złego wpływu. Miało być niańczenia, ale wolę twoją wersję. Od miesięcy nie byłam w Zmierzchu. Co się stało z Karcza Cienia? Gdy rozprawiłaś się z zaćmieniem, niewielu kapłanów czy dowódców zostałoby terroryzować maluczkich. Awad obiecał amnestię wszystkim służącym cieniowi.
więc ludzie oczyścili cytadelę i mu ją zwrócili. Królestwo jest całe. Awad chciał, żeby Utit objął dowództwo nad garnizonem, ale kapitan Przylepa odmówił. Ludzie mówią, że wolał zostać ze mną w Południku. Opowiadasz straszne bzdury. Nie sądziłam, że zostaniesz niańką. I Tamen jest wyjątkowy. Zaraz, zaraz. Nie jestem całkiem udomowiona. Nasadi była żoną szalonego króla i ma wrogów. Nawet kilka intryg już udaremniłam. Jasne. Ukrywasz to, ale w środku jesteś miękka jak poduszka. Och, żebyś tylko wiedział. A? Ojej. Rozmawialiśmy o Itamenie? Ta. Dobra, przyznaję się. Itamen jest uroczy, zabawny i wpatrzony we mnie. Lubię go. Chyba, że zapomniał umyć ręce po zabawie z robalami w tym zabłoconym ogrodzie za solarium. Bleh. Więc... Wiem, ruszasz. Idź! Poszła mi! To był zaszczyt, czempionko. Przyjemność. Ale proszę, mała łowczyni, wróć do nas i opowiedz o swoich przygodach. Sama nie mam kłopotów, to chociaż posłucham o twoich. Cóż, to już wszyscy. W sumie miło było się znów. Gotowa do drogi? Czy potrzebujesz więcej czasu? Pora już na mnie. Kieruję się na zachód, więc będę potrzebowała prawa przejścia ten aktów, prawda? Gdzie dokładnie odbędzie się ta cała ambasada? Za beznadzieją. Ten kanion wyznacza zachodnią granicę królestwa. Na samym skraju znajdziesz fortecę Samotne Światło. Ambasada odbędzie się tuż za wrotami tej twierdzy. To dość daleko. 2 tygodnie piechotą. Najwyżej kilka dni szybkiej jazdy. W zasadzie to najlepiej będzie odpocząć tutaj. I wyruszyć rano. Oczywiście. Zajmę się tym. Has grown so somber. These words don't seem like mine, but the iron won't subside. No matter what I try. Beyond the shore, this weight of ruin.
iskry do stali. Ha! Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś na nich jeździł. Tędy do samotnego światła? A tak, znaczy zwykle, ale nie dziś. Jeszcze nie. A czemu nie? Cóż, beznadzieja. Cała dolina aż roi się od maszyn. Maszyny to nie problem. A, na pewno, ale mam przykazane, żeby nie uruchamiać kolejki, zanim złomianki nie odgwiżdżą, że wszystko gra. Słuchaj, nie przybyłam tu, żeby stać i czekać. Więc albo ty sprowadzisz ten wagonik, albo ja to zrobię. Tak, ale kto go wtedy przycholuje? Dobra, dobra. Ale jak ktoś cię spyta, to powiedz, że mnie zmusiłaś. Widzę dym, ale niewiele ruchu. Dym idzie pewnie z czegoś, co maszyny rozwaliły. A że mało ruchu, cóż, to dlatego, że mamy przestój z powodu tego. Jakie maszyny sprawiają kłopoty? Wredne, a jest ich mnóstwo. Mówią na nie kolco grzbiety. Ale to dziwne, bo one nie są z beznadziei. Zjawiły się tu niespodziewanie. Nie macie łowców maszyn? Ach, mamy łowców, tylko żaden nie chce podpaść Ulwundowi. To samozwańczy szef złomianek. A ten cały przestój to jego pomysł. Tak, cóż. Ja tylko tędy przychodzę. Muszę dotrzeć na ambasadę. Trzeba było mówić. To ci się prędko nie uda. Co masz na myśli? Słyszysz? To cała odpowiedź. Kto to jest? Kapłan Słońca Kardża. Zawiozłem go na dół wczoraj, nim doszło do kłopotów z maszynami. To bardzo ważny człowiek. Przynajmniej tak mówi. Ta ambasada w samotnym? To on ma ją prowadzić. Jeśli nie zrobisz tego, czego żądam, sam król Słońce dowie się o twojej bezczelności. Przez ciebie spędziłem całą noc w namiocie, drżąc z zimna, wystawiony na atak. Mogłem umrzeć. Mnie nie chcecie przewieźć, ale te... Co? Tę dziewkę Nora? Dzikuskę? Z drogi, Hultajko. Władis, to Aloy. Uczony Władis. Aloy, no wiesz, zbawczyni południka. Naprawdę? Cóż, to nieco zmienia postać rzeczy. Zmierzam na ambasadę w samotnym świetle, czyli podobnie jak ty. Nie z tymi maszynami w dolinie. I tak oto Araman ogłosił, że kapłani Słońca są najwartościowsi i godni ochrony. Widzisz? Pismo! Udam się do samotnego światła, gdy kapitan straży powie, że jest bezpiecznie. Ani chwili wcześniej. Dobra. Kapitan jest moim przyjacielem. A gdzie Erend? Porozmawiałabym z kimś, kto przedkłada praktykę ponad pismo. Władis. Uczony Władis. Uczony Władis wysłał Erenda na misję o świcie, by oczyścić drogę. I tak o świcie. Hej. Czyli w dolinę, tak? Tak. Mówił, żeby szukać tropów w ruinach na lewym brzegu. Dobra. Słyszałam, że macie przestój. Mogę ulepszyć sprzęt? Kowal ze złomianek na pewno pozwoli ci skorzystać z warsztatu. Co do kolco grzbietów, to najlepiej użyć strzał kwasowych.
Trafienie w zbiornik załatwi maszynę. Dzięki. Znajdę Erenda i sprowadzę go. Hej! A ty dokąd? Na samą górę, żeby przeczekać. Wybacz, ale rozkazy są jasne. Żadnych pasażerów, póki nie ma gwizdka. Tak jest. Na mnie już czas. Wy? Jorów, mógłbyś odprowadzić uczonego do złomianek i zaczekać tam na mnie? Oczywiście. Znajdę Erenda i pomogę oczyścić drogę. Ale potem koniec wymówek. Samotne światło. Ambasada. Jeśli taka będzie wola słońca? Będzie. Uwierz mi. Muszę znaleźć Erenda, ale najpierw zajrzę do złomianek i ulepszę ich. Teraz przepraszam, muszę... Będzie dobrze.